Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No prezydent Biden w Genewie walnął pięścią w stół, no i sobie ją złamał. Nie, nie złamał. Walnął pięścią w stół, no i powiedział Putinowi, co on myśli o tym wszystkim. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No złamać sobie nie złamał, można się pośmiać, ale staruszek chciał nas straszyć Rosję. No akurat socjaliści, demokraci i Biden, no to nie najlepsi są do tego, żeby straszyć, no ale to otworzyło oczy na to, że Biden, jego naiwność. Biden dał listę 16 tych różnych biznesów, przedsiębiorstw, instytucji, których ruscy hakerzy, czyli ci, co kodują, włamują się na komputery, na systemy operacyjne, 16 najróżniejszych miejsc, gdzie jest zakazane, że Putin ma powiedzieć hakerom w Rosji, że tam włamywać się nie może. No, bo klient kulturalny to zawsze ma krawat, tak? No i dwóch klientów się spotkało, no i on mówi, że to jest off limit, czyli to są limity, których przekroczyć się można. Czerwoną kreskę narysował, no i tak ma być. No, ta lista, no to jest na pewno ta sama lista, która pokazała się w Ministerstwie Bezpieczeństwa Internetowego i Infrastruktury Sieciowej, no i tam było napisane właśnie te wszystko, to w zeszłym roku było opublikowane, gdzie pewne rzeczy są atakowane i które są bardzo czułe. No i jest właśnie to lista, to nie są żadne tajemnice państwowe, to można zobaczyć, co amerykańscy eksperci mówili, że no jest to nadzwyczaj wrażliwe. No do niedawna w Ameryce, no to pisali w tych gazetach, i że ci wszyscy kryminaliści internetowi, no to nie atakują szpitali. Nie atakują szpitali, no bo to właśnie, no tam jest życie i zdrowie, no i wściekłość ludzka na świecie może doprowadzić do różnych emocji, no i rezultatów. No zaatakowali rurę ropociągową, także, że Putin. Co Putin może zrobić? No Putin, no to jest w sumie kosz na to, co on odpowie, bo to jest cała banda, cała sitwa, tam sporo tych ludzi, którzy kradną, to włamują się, no to są służby informacyjne, wojskowe, polityczne i tak dalej, i tak dalej. Także niektórzy z tych ludzi, no to oni wiedzą, co robią, wiedzą, dla kogo robią i wiedzą, za co robią. No prawda jest taka, że cała ta lista, co Biden dał Putinowi, no to również ci hakerzy zaczynają się patrzeć. No i żeby przetrwać w tym biznesie, no to muszą być jednak dosyć uczuleni na to, co Kremlin pozwoli, czego nie pozwoli, kogo wyśle na Syberię, kogo załatwi, a kogo nie załatwi. Także no Biden też powiedział, że będzie odzew, że będzie jakiś kontratak i tak dalej. No i że ci hakerzy w Rosji nie są tacy bezpieczni. Biden wspomniał również, że Ruscy też mają rurociągi i że Ruscy również mają pewne te sprawy energetyczne. No i Biden powiedział, wspomniał Putinowi, że to ma znaczenie, to ma znaczenie, co i gdzie jest atakowany, kto co spłaca. No to takie przypuszczenia, można powiedzieć, ale Biden gra dosyć niebezpieczną grę z Putinem, no i z ruskimi hakersami, tak, także jak się popatrzy, jak Ruscy działają, jak operują, jak co robią i czego nie robią, no to Putin, trudno powiedzieć, żeby on wiedział wszystko i żeby był wszędzie. No masz tych swoich agentów, wysłanników i tak dalej, ale
po tym, co zobaczyliśmy, jak zaatakowali ten Colonial Pipeline, czyli rurociąg, który sparaliżował wschodnią Amerykę przez ładnych parę dni. No i cała ta grupa Dark Side, czyli czarna strona, którzy wszyscy uważają, wszyscy wierzą, wszyscy myślą, że to są właśnie ruscy hakerzy, programiści, zaatakowali, no to przeprosili, powiedzieli, że przepraszają za te szkody wyrządzone na boku, no bo były spore szkody, zaczęły brakować benzyny, tam ludzie się czasami lali i tak dalej, i tak dalej. No i zrezygnowali. Roztopili całą tą stronę, tą grupę. No ale tak jak to wszystko z bandytami, z kryminalistami, no to pojawiają się, znikają, później znowu się pojawiają te same bandziory, ci sami kryminaliści w tym wypadku i jest to samo. No ta informacja zdecydowanie była nie dla Amerykanów, żeby przeprosić ich, tylko w zasadzie no to przepraszali Putina, że wkurzyli Amerykę, no i Putin żeby ich tam nie załatwił. No dlaczego tak było? No dlatego to było, że z tej całej historii tych ruskich hakerów, no to jednym z takich przykładów, no to jest 2017 roku, no to były te sprawy do wyborów, tak? W 2016 były wybory, w 2017 dużo z tego wychodziło. Z tym, co Amerykanie, rząd amerykański, co instytucje te prawne amerykańskie oskarżyły pewnych ruskich oficerów z wywiadu rosyjskiego, no to w tym samym czasie Ruscy zaaresztowali tych właśnie oficerów za włamanie się na konta Yahoo w 2014 roku. Także w Rosji no to zaczęły się pojawiać pewne detale, że oficerowie wywiadu wojskowego, no to w zasadzie się mieszają, piją wódkę z tymi samymi hakerami, którzy po prostu szantażują i wyciskają te pieniądze z okupu. Ale tam wygląda na to, że też są konkurencyjne, czy partyjne, czy przeciwne grupy. Część z nich to podała informacje zachodnim agencjom wywiadowczym. Także ci oficerowie, no, którzy byli aresztowani, no to oni podali właśnie zachodnim agencjom. Także przeciwnicy czy konkurencja w tych grupach hakerów, no tam istnieje. Wygląda na to, że się wykańczają nawzajem. No i Putin tych niewygodnych po prostu wziął i powsadzał. To, że Biden się pyta, czy proponuje, czy sugeruje, żeby Putin zrobił coś z tym, no to w sumie jest bezużyteczne. No co on może powiedzieć, czy prosić? No po prostu robi trochę obciach dla Ameryki. No ale sytuacja jest taka, że Putin też nie będzie ryzykował swojej pozycji, nie będzie tam walczył ze wszystkimi. No ale on też musi się pokazać, że na tej scenie politycznej, światowej politycznej, no to też musi się jakoś ustawić. Putin w sumie, no to powinien być wdzięczny Bidenowi w sumie dwa razy, co najmniej dwa razy. Raz to za to, że ten Nord Stream 2, to Biden, kretyn, odpuścił to, cała ta dostawa do Niemiec, no i później ta rura będzie szła do Niemiec, a Polska będzie kupowała rurę ropę ruską od Niemców, a kretyn Biden zamknął amerykańską
amerykański rurociąg z północy, z Kanady na południe. Także to jest totalny zdrajca, no ale prędzej czy później to się wszystko jakoś wyprostuje. No nie ma dużego szumu. Kanada sobie odpuściła już to, tam są miliardy wpasowane, ale Putin powinien być wdzięczny. A druga sprawa to jest to, że Biden po prostu się niedźwiadka robił, poklepywał po plecach z Putinem na tych fotosesjach. No, taka sprawa, no to jest poważna rzecz dla ruskich obywateli, no bo ruscy obywatele naprawdę patrzą się na to, co Ameryka robi i co Putin robi z Ameryką. No ale czy to będzie na długo? No to nie będzie na długo. Ruscy to są znani z tego, że po prostu robią szum, tak samo jak Koreańczycy robią szum i później, żeby wycisnąć z tego zamieszania, z tego szumu jakieś korzyści dla siebie. Trzecia taka sprawa, która się wywiązała w Genewie, no to jest to, że Biden zaczął opowiadać, że amerykańskie służby wywiadowcze i ten cały ten no sprawy hakerów i informatyków w Ameryce, no to mogą dużo zrobić, tak? No Ameryka ma też swoich sojuszników, Norwegia i Szwecja, no to są znani z tego, że są kluczowymi partnerami w monitorowaniu całego tego przepływu. Danie ostatnio to właśnie wystawili na świecznik za to, że pomagała w Ameryce sprawdzać pewnych polityków francuskich i niemieckich. FBI no robi, FBI trochę robi, no bo odzyskał pieniądze, całe 64 bitcoiny, no bo to 64 bitcoiny, no to są jaja, tak, żeby to 64 bitcoiny były warte 3,5 miliona, no ale odzyskali te bitcoiny razem w porozumieniu z wywiadem, czy tam z systemami komputerowymi, ludźmi odpowiedzialnymi za hakerstwo w Australii. Biden kiedy się spotkał z Putinem, no to Ukraina wzięła tam, zaaresztowała wielu tych gangsterów, którzy wyspecjalizowali się w szantażowaniu i wymuszaniu okupów z amerykańskich uniwersytetów, no bo w Ameryce niestety wszystkie te systemy komputerowe, oni się decydują płacić okup, żeby to wszystko się nie zatrzymywało. No i to było wszystko cisza. No to taka sama cisza, jak było z tymi okupami dla księży, którzy homoseksualistów, którzy po prostu nadużywali swojej pozycji. No bo kto był w to włączony? Prokuratorzy, policja, adwokaci. No i wszystko było opłacane. No i tutaj właśnie tak samo wszyscy są okradani przez tych hakerów. Wszyscy są opłacani, znaczy szantażowani przez hakerów i większość tych miejsc się spłaca. No cały ten wielki przypływ oceaniczny tych szantaży, no to w zasadzie zaczyna odpływać. No ale to była niezła forsa, to są dziesiątki, setki milionów dolarów rocznie. Także no też oni są, przez to, że oni się komunikują, no to w sumie tam specjaliści, którzy znają się na tym, są w stanie tam dopatrzeć się co, gdzie i jak i zareagować. No ale właśnie w wypadku Putin i Biden, no to cały ten postęp, no to się działa, to się wszystko dzieje, nie przez to, że Biden walił pięścią w stół, tylko że po prostu w ten sposób jest. Ciekawa sprawa też była z Putinem, no bo on na swojej własnej
konferencji prasowej, to powiedział, że Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu takich tych internetowych hakerów czy ataków cybernetycznych, a Kanada jest właśnie na drugim miejscu ataków cybernetycznych. No nie wiadomo, co miał na myśli, no bo chyba raczej tak nie jest, no ale to nie są przypuszczalnie ataki te finansowe z szantażowaniem i z wyciąganiem pieniędzy. No ale to by było ciekawe, żeby się dowiedzieć, co Putin miał na myśli, kiedy powiedział, że Ameryka jest na pierwszym miejscu pod względem ataków cybernetycznych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze, to bardzo pomaga. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli macie prawo do głosowania, głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się ogłupić całemu temu obłędowi lewactwa amerykańskiego. Róbcie swoje. Przekaz dla socjalistów. Popatrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na inflację, patrzcie się, jak się zachowuje Biden, patrzcie się, co się dzieje naokoło. Postarajcie się zostać normalnymi, także nie głosujcie. Nie głosujcie już na socjalistów, nie głosujcie na komunistów, nie głosujcie na Partię Demokratów. Zdrowia dla normalnych.